Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kuh, ale to już wiecie. I pomyślałem, że z okazji 1000 widzów nagram takie 10 najczęściej zadawanych pytań. No nagrałem to już wczoraj, ale stwierdziłem, że nie jestem zadowolony z efektu, więc nagrywam jeszcze raz. I przy okazji do was pytanko. Wolicie moje nagrania wideo, takie jak gadam do kamery, żeby była gorsza jakość dźwięku, ale żeby to było wszystko synchronicznie? Czy tak jak w tym nagraniu, albo w ostatnim nagraniu o pirackich grach, żeby była lekka desynchronizacja dźwięk-obraz, ale żeby jakościowo to było jednak trochę lepiej, bo wtedy nagrywam zewnętrznym mikrofonem, ale z jakiegoś powodu pojawia mi się desynchronizacja, nie wiem dlaczego. No i przejdźmy do pytań. Pytanie numer 1. Jaki masz sprzęt, czy nagrywasz filmiki, albo czym montujesz filmiki? Wszystkie tego typu informacje są w opisie mojego kanału. Procesor, mikrofon, znaczy nie, mikrofon chyba nie, a to mogę dopisać za chwilę. Procesor, karta graficzna, oprogramowanie do nagrywania gier, czyli D3D Gear, który uważam za lepszy od Frapsa. Nie dam wam linka, bo kupiłem, no sorry. Montuję filmiki do tej pory Windows Live Movie Maker to był, ale ostatnio mam z nim jakieś problemy, więc sprawdzam sobie różne wersje testowe, tam Sony Vegas, Magixi, Pinnacle i nie wiadomo co jeszcze. W tej chwili ten filmik będzie montowany w Magixie. Na razie mi się bardzo podoba ten program. Dobra, pytanie numer 2. Czy opowiesz nam o swojej bliźnie, czyli tym tutaj, tak, jak ktoś nie widział, tu mam bliznę, mam jeszcze ich kilka. Tak, kiedyś opowiem, nie wiem kiedy, będę miał ochotę, będę miał wanę, uznam, że jest dość ludzi, którzy chcą tego posłuchać, wtedy coś nagram. Pytanie numer 3. Czy dodasz mnie do znajomych na Steam, Skype, gadu-gadu, whatever? Dlaczego? A po co? Czy my się znamy? Nie, ja dodaję do znajomych tylko, można powiedzieć, dwa typy ludzi. Moich znajomych, że tak powiem, z życia prywatnego, w sensie, że wiecie, poza YouTube'em i tak dalej, i osoby, z którymi mi się po prostu przyjemnie gra, na przykład graliśmy razem w Team Fortressa, w LoL'a, cokolwiek, fajnie nam się dogadywało i współpracowało podczas gry, no to po grze dodajmy się do znajomych, to uważam za normalny proceder, że tak powiem. Ale tak, obcych ludzi nie mam zwyczaju dodawać, bo ktoś chce. Tym bardziej, że nie jestem osobą zbierającą znajomych. Na YouTubie dodaję do znajomych ewentualnie osoby, z których ktoś nie łączy, że tak powiem, na poziomie YouTuba, czyli coś nagramy razem, albo on poleca mój kanał, ja polecam jego, czy coś jeszcze na tej płaszczyźnie. Ale też, że tak powiem, losowych, obcych osób nie widzę powodu, żeby dodawać. Pytanie numer 4. Dlaczego nagrywasz grę X, której nikt tam nie chce oglądać, albo swoje wypociny, których nikt nie chce słuchać? Tutaj moją odpowiedź zacytuję, zacytuję Krzysztofa Gonciarza, czyli... No właśnie. Pytanie numer 5. Czy mogę zrobić ci tło, intro, awatara, coś tam innego? Jasne, ale po co pytasz? Najpierw zrób, a potem mi to pokaż. Jak będzie fajne, to na pewno wspomnę o tobie gdzieś na kanale czy w filmiku, powiem, że fajnie się spisałeś. Nie pytaj, bo uważam, że jest żałosne, że niektórzy pytają coś takiego. Ja odpisuję, jasne, zrób, jak masz pomysł, bardzo chętnie go przyjmę. Po czym osoba już milczy. Już kilka takich osób się odezwało. Jedna osoba do tej pory zrobiła rzeczywiście coś zgodnie z tym, co napisała. Zresztą widzieliście, bo to Same Wise mi zrobił intro do książki grania i parę innych, ale to tam zawsze daję link pod opisem filmiku, że on mi coś zrobił, tak więc jak chcecie, proszę bardzo. Pytanie numer 6. Może byśmy się spotkali i pogadali na temat X? Jasne, nie ma sprawy. Jeśli mieszkasz w mojej okolicy i uważasz, że masz coś ciekawego do powiedzenia i wynikłaby z tego ciekawa rozmowa, jak najbardziej możemy się spotkać przy piwie, coli, pizzy, czymkolwiek i porozmawiać. A jak masz mi udowodnić, że masz coś ciekawego do powiedzenia, no proponuję pisać jakieś twórcze i, że tak powiem, inteligentne komentarze pod moimi filmikami, na przykład wypowiadanie się na tematy, o których mówię, z sensem, a nie tak zgadzam się z tobą albo nie zgadzam się z tobą, no bo to wtedy nie jest żadna konwersacja. Jeżeli będą takie komentarze, ktoś mi potem napisze, no wiesz, tam lubię twoje filmiki, często tam piszę i może byśmy się spotkali i pogadali o czymś, jasne, ja mogę wziąć kamerę, możemy to nagrać, rzucę to na YouTube'a i wszyscy będą happy. Nagraj vloga na temat X. Nie ma sprawy. Ja z reguły pomysły, które ktoś mi pisze na temat, czy vloga, to się chyba tak czyta. Ja z reguły pomysły na nagrania, które mi podrzucacie, gdzieś zapisuję sobie na karteczkę, że tak powiem, do przemyślenia i nagrania na później. Już kilka takich pomysłów wykorzystałem, za co dziękuję osobom, które mi, że tak powiem, te pomysły podsunęły. I nie widzę problemu, żeby... SMS. Nie widzę problemu, żeby tego pomysły wykorzystać, pod warunkiem, że to oczywiście nie jest pomysł typu ile waży twoja kupa o 7 rano zrobiona w piątek, nie? Piątek 13 jeszcze. Uważam taki temat za głupi, jasne, ale jeśli to jest coś ciekawego i mam coś ciekawego do powiedzenia, czemu nie?
No i najbardziej irytujące mnie pytanie z ostatnich czasów, czy dasz mi broń X w Team Fortress 2? No nie, powiedziałem, że oddam jedną broń pierwszej osobie, która się zgłosi. Więc każdy poradnik do Team Fortress 2 ma 2000 wyświetleń. Na pewno żaden z tych 2000 ludzi nie pomyślał, że chciałby broń i tego nie napisał. Aż mam ochotę wyłączyć dodawanie komentarzy, bo to naprawdę mnie to dobija. I ostatnie dwa swego czasu najczęściej zadawane pytania. Ile masz lat i gdzie mieszkasz? A więc, moi drodzy, w ostatnią niedzielę, dzisiaj jest chyba 30 maja, tak? Tak mi się wydaje. W niedzielę, w każdym razie ostatnią, dzisiaj jest środa, w ostatnią niedzielę miałem urodziny i skończyłem, uwaga, proszę o werble, skończyłem